Na co ty jesteś chora? Co? Ten debil ma rzeżączkę! Nienawidzę cię! Stary, serio? I ty z tą rzeżączką biegasz od laski do laski? Weź się odczyp, co? Ej, Olaf! Co? Jesteś chory? Rafał napisał, że masz rzeżączkę i twoje wszystkie dziewczyny mają się przebadać. Co? Serio, Rafał to napisał? Nie. Tak, słuchaj mnie! Jesteś chory czy nie? Weź, daj mi spokój, nie, no zabiję go. Teraz już wszystko wiem, debilu. I ty chciałeś się ze mną umówić? Weź, odwal się ode mnie. Olaf jest wściekły na Rafała. Kornelia, hej, gdzie jest Rafał? Nie wiem, ale Olaf, on już wszystko wie. Co ty k***a zrobiłeś, hej? Dlaczego to napisałeś? Ja myślałem, że jesteśmy kumplami. Kumplami, wiem, że przespałeś się z Kornelią. To uspokójcie się, co wy robicie? Czy zwariowaliście? Przespałeś się z moją dziewczyną. To nie było specjalnie. Ej, uspokój się, koniec bujek w szkole. Idziemy do pokoju nauczycielskiego, raz, dwa. Nigdzie nie idę. Idziesz do pokoju nauczycielskiego, proszę. Tam porozmawiamy. Bójki w szkole, zwariowaliście. Nauczyciel jest zaskoczony zachowaniem chłopaków i chce wyjaśnić, co się stało. Tylko do gardła sobie od razu skaczecie, o co poszło? Powiedziałem już, przespał się z moją dziewczyną. No ale to nie było specjalnie. Ej, spokojnie, dobrze? A, to jeszcze nie koniec. Olaf ma rzeżączkę, mógł zarazić Kornelię, a ona mnie. No i co z tego, on o tym wszystkim na fejsie napisał? Bo nawet nie mam na tyle odwagi, żeby się przyznać. Nie wiadomo, ile dziewczyn zaraził, więc zrobiłem to za niego. Olaf, słuchajcie, spokojnie. Powinieneś poinformować o tym wszystkie swoje partnerki. No skoro jesteś na tyle dorosły, żeby uprawiać seks, to powinieneś też być odpowiedzialny. I to samo mu powiedziałem. Ale panie profesorze, no przecież kurde, jak jakaś zauważy objawy, to będziesz pójdzie do doktora. Tak, ale rzeżączka potrafi przebiegać bezobjawowo. Najgorsze są powikłania. Jak ktoś nie wie, że jest chory, to nieświadomie zaraża innych. Rozumiesz? No, dobra, no pogadam z dziewczynami. No. Mam prośbę, usuń ten wpis z fejsa, jak najszybciej. Okej. Okay. No. Ej, stary, no jeszcze raz przepraszam, kurde, no jesteś moim najlepszym kumplem. Co, trzeba było o tym myśleć wcześniej. Profesorze, mogę już... Tak, idź. A ty pamiętaj, masz poinformować o tym wszystkie swoje partnerki, to zaraz. Nie masz... Dobrze, dobrze. Porozmawiam się z nami. Mogę? Tak, idź już.